Jestem w pięknym mieście. W mieście, w którym są najpyszniejsze pierniki, jakiekolwiek mogą być. I w mieście, w którym pewni bezdomni darczyńcy rozdają auta. Maybachy, Mercedesy. To też jest bardzo ciekawe. Przestałem wchodzić na wagę. Żona kontroluje. Kłuje mnie tylko w oczy fakt, że z jednej strony jest czerwony talerz, z drugiej czarny. Niby ważą tyle samo, ale dla świętego spokoju. Zwracasz uwagę na wygląd? Tak. Lubię mieć wszystko równo z obu stron. Tu można browara postawić. Kufel. Kufel, dokładnie. Nawet dwa. Nawet dwa. Witam ponownie, Prosiak Olej, Marek Olej, Olej Nisiak, ale dzisiaj Prosiak, bo jak wiadomo, projekt Prosiak cały czas trwa. Wybrałem się do kolejnego mojego gościa, ale zanim wam powiem, do kogo się wybrałem, muszę trochę was zniecierpliwić i troszkę zagadek, jak to zawsze bywa. No więc tak, jestem w pięknym mieście nad Wisłą, w mieście, w którym są najpyszniejsze pierniki, jakiekolwiek mogą być. I w mieście, w którym pewni bezdomni darczyńcy rozdają auta, Maybachy, Mercedesy. To też jest bardzo ciekawe. W mieście, w którym wielkim idolem jest ojciec wszystkich i dyrektor wszystkich. Ale moim idolem nie jest akurat ta osoba. Moim idolem jest bardzo dobry zawodnik, oczywiście pro, bo Prosiak tylko odwiedza pro, który się właśnie przygotowuje do startu. Jest najlepszy polski klasyk, jak mówią, właściwie chyba najlepszy polski kulturysta nawet, bo to jest ogromny klasyk, a Prosiak lubi ogromnych zawodników. Także już dobra, więcej nie przeciągam. Damian, proszę podejść tu. Witam. Jestem serdecznie dzisiaj u ciebie. Tak, bardzo mi miło. Prosiłem się, bo Prosiak jest taki trochę ambitny, się wprasza wszędzie. Bardzo się cieszę, że wreszcie udało mi się z tobą spotkać, że to Prosiak cię upolował, bo przeważnie polują na prosiaki, a wiem, że jesteś tak rozchwytywany, że wszyscy chcą nagrywać i musiałem trochę poczekać w kolejce, się zaanonsować. Ostatnio rozmawialiśmy na zawodach i mówisz, że już jest zielone światło, że mogę przyjechać. Dostosowałem się oczywiście do terminu, bo zależało ci na tym, żeby być na tyle gotów, mieć poukładane pewne sprawy, że blisko tych zawodów, wiadomo, jest wiele spraw i te przygotowania niekiedy są takie, że no, trzeba się skupić po prostu na sobie. Także się cieszę, że to jest dziś, to jest ten czas, no i coś tam zrobimy. No jasne, no cała przyjemność po mojej stronie. W ogóle nie spodziewałem się takiej zapowiedzi, także będę ją sobie odtwarzał. Ale mówisz o piernikach czy o darczyńcach? O darczyńcach, o piernikach i o tym, co później. A, czyli dostałeś. Też dostałeś auto? Kurczę, no, ale nie mówmy nikomu. Wiecie, ja zostanę trochę dłużej, usiądę tam nad rzeką, zjem piernika, może ktoś mi coś da, nie? Tak. No i generalnie, jeśli chodzi o termin naszego spotkania, to też sama seria Prosiaka chyba gdzieś tam, no, polega na tym, żeby odwiedzać tych zawodników dość blisko startu. No ja mam jeszcze nieco ponad 4 tygodnie, więc jeszcze to jest czas, żeby i podźwigać, i wprowadzić jakieś fajne zabiegi, które na pewno nasi widzowie będą mogli podebrać gdzieś tam pod siebie. No, o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy się lansowali, bo wielu uważa pro za lancerów, takich, którzy cały czas bujanka. No nie. A my chcemy po prostu przybliżyć wam trochę pro. Pro jako profesjonalnych zawodników, którzy niekoniecznie uważają się za najlepszych guru. Chcemy po prostu, żeby wam również było łatwiej poznać ten świat, wdrożyć pewne rzeczy z zawodowego, takiego kulturystycznego świata do waszego, aczkolwiek niekiedy bywa często tak, że ci ludzie nagle dołączają do grona prosiaków, czyli będę miał kolejnego gościa do odwiedzenia. Ale jeżeli już mówimy o tym, żeby trenować, żeby działać, to tradycyjnie chciałbym bardzo podarować tobie, o, też jestem darczyńcą, taki prosiakowy strój roboczy. Okej. Z przyjemnością przyjmę, oczywiście. Nie jest obdarty z rękawków, bo ja wiem, że ty najchętniej byś się chciał pogadać w tanku. Tak. To jest taki klasyk, który będziesz mógł. Dobrze. O, chociaż do spania wiesz. Będę w nim na pewno trenował, aczkolwiek, tak jak mówisz, nie dziś. Dziś no, jesteśmy na takim etapie, żeby pokazać trochę tego, tak, ciała, dzisiaj Damian pokaże nam formę i ja też się nie mogę doczekać, bo zdjęcia na Instagramie to nie wszystko. Dzisiaj rano widziałem twoją wstawkę
Mówię, no nie, już nie mogę doczekać, kiedy tam dojadę i bardzo się cieszę, że też będę mógł zobaczyć to na żywo. Świetnie. No a my zaczynamy. Dziś bierzemy na warsztat mięśnie na ramienne. Olej jest ekspertem. To nie był mój pomysł. Każdy mówi, Olej pewnie będzie robił barki. Nie, nie, nie. To była moja inicjatywa. Damian mówi, że tak, chciałby zrobić barki i tak mu też akurat wypada. Ja się dostosuję, bo mogę sobie pozamieniać, bo jeszcze nie czas na to, żebym stricte trzymał się bardzo planu. Ale bardzo się cieszę, że to będą barki, bo ty masz bardzo dobre barki. U ciebie fajnie widać już tą separację, tą gęstość, to, że to żyje. Mhm. Także fajnie, że możemy tą partię dziś pokazać. Tak. Jest trochę zamieszanie, trochę tłoku. Nie będziemy się tym przejmować, skupiamy się na sobie. Tak jest. Także zapraszamy do materiału. No ty 25 sierpień chyba są te 26, zawody w Rumunii, tak? 26-7. Akurat moja kategoria jest 27. Okej. Okay. To są, ja mam 25 urodziny. No to zrobię ci. Kurczę, no to bardzo się cieszę. Czekam na to. Wiesz co, ale no to jest taki cel główny, ale chciałbym wcześniej wyjść, 3 tygodnie, może wcześniej w Stanach. Mhm. Miesiąc wcześniej, znaczy które? Mhm. Chicago, Tampa. No zobacz, to wiadomo, trzeba zaplanować wcześniej, bo logistyka i koszta, wszystko, no trzeba takie rzeczy planować szybciej, ale chciałbym jeszcze wcześniej gdzieś wyjść. Zawsze wiesz, że ten pierwszy stary jest taki, niekiedy bardzo dobrze wychodzi, ale wiesz, że to kolejny jest zawsze lepszy, a ten kolejny chciałbym ten główny, żeby był tym lepszym. Nie? No jasne, to jest jednak kluczowe. No właśnie. Mister Olympia Masters powraca. No, tutaj z polskiej sceny, z tych bardziej takich hype'owanych zawodników, Burnejka, tak? Wraca chyba na scenę, tak? Właśnie powiem ci, że jestem ciekaw, bo nie widziałem się z nim po tym ogłoszeniu. Mhm. Wiem, że to widać u niego bardzo aktywnie, on też jest bardzo poruszony tym. Mhm. No ale muszę oczywiście się z nim spotkać i powiedzieć, Robert, co jest grane? Działamy? Co robimy? Nie, no będzie fajnie, będzie ciekawy pojedynek. Byłeś niedawno u niego. Byłem. Tak. Też trzeba się wybrać. Zobaczymy, co jest w stanie jeszcze wykręcić z tej formy, no bo jednak odstawił na bok tą kulturystykę na dłuższy czas, więc... W przypadku tylnego aktonu ramiennego też nie wariuje z obciążeniami, to jest taki mięsień, taki akton, gdzie wiesz, no wypadałoby zrobić więcej powtórzeń, z 15, tak, i poczuć, a nie żeby wiesz, wielki klamot i zrobić tam 8. Tak, natomiast ja ci powiem, że odkąd podszedłem do sprawy nieco inaczej i zacząłem zamykać dosłownie butterfly'a, to ten tył zaczął mi rosnąć, paradoksalnie, bo też starałem się jest w tym sens tak jak z łydkami, nie? Łydki to jest taki mięsień, można powiedzieć, udarowy, gdzie on wymaga też dużej ilości powtórzeń, ale dobrze go zaatakować, chociaż zmieniasz te treningi, żeby jeden trening był z dość dużym obciążeniem, a drugi z dość dużą ilością powtórzeń, nie? To taki to jest sens, nie? Tak. I to rzeczywiście się przekłada na hipertrofię tego tyłu. Ten bark nabrał pełności, trzeba przyznać, w ostatnich latach. Pierwsze są takie dni, w których czuję, że to jest ten dzień na ciężar, nie? Tak. I wtedy właśnie i powinieneś tak właśnie robić, żeby wykorzystać ten dzień, nie? Organizm się prosi. Tak jest. I mówi, daj mi czegoś. Często mam to poczucie, powiem ci szczerze. Ale niekiedy jest tak, że masz taki dzień, że czujesz, że no nie masz epy, jak to się mówi, tak nie ma dnia. Ale powiem ci, że wtedy, w takie dni zauważyłem, że jest taka pompa. Dobre treningi wchodzą. No. Jest mega, nie? I organizm też ci mówi, słuchaj, dzisiaj poproszę zestaw lekki, ale obiecuję, że będę się naprawdę słuchał, nie? No i na końcu się okazuje, że jest mega dobry trening, nie? Tak jest. Ile ci zostało wagi do zrobienia? Ponad 10 cały czas. Ile? Ponad 10. Co ty gadasz? O. Ty to lubisz tak wszystkich trzymać w napięciu. A siebie też w ogóle. Nic mnie tak nie stresuje jak ten limit, powiem ci szczerze, nie? Mimo może wszystko. Ale no wiesz, łatwo powiedzieć. Może nie stresować się i wtedy pójdzie. No właśnie, ja wiem. I teraz właśnie odłączyłem taki element, że przestałem wchodzić na wagę. Żona kontroluje. I każę jej nie o tym nie mówić, ale widzę, że pójdzie wtedy, bo blokada ci zejdzie z głowy. Dokładnie, i tak chcę do tego podejść teraz, nie? Dobrze.
Wiesz, to jest odważne, ale niekiedy zaufać procesowi trzeba, bo właściwie trzeba zawsze. Bo wtedy dopiero proces przebiega odpowiednio. Dokładnie tak. Ale jest to, kurczę, no, stresujące, bo ta sylwetka się naprawdę poprawia. Czyli jeżeli się poprawia, to nie wchodząc na wagę, myśl o tym, że jest wszystko dobrze. Dokładnie tak myślę, nie? Jeżeli sylwetka się poprawia, to nie znaczy, że waga ci się trzyma cały czas, tak? Mhm. Myślę, że tym myśleniem powinien się kierować i będzie wszystko dobrze. I tak właśnie staram się robić. Nieraz miałeś taki problem, sytuację, że musiała ta waga, no, że ona wolno podążała, nie? Tak, no słuchaj, u mnie zawsze na tym etapie właśnie. Gdzieś tam tych 6-5 tygodni do startu nagle jest totalna stagnacja na 2-3 tygodnie. Potem ruszy. A potem wiesz, ruszy. Od czasu, jak cię widzieliśmy, 3 tygodnie. 3 tygodnie minęły? Jakoś tak, no. No to wiesz, jaka jest zmiana, bo ja cię przecież widziałem wtedy, tak, no, na zawodach, no nie rozebranego, ale no wiesz, jak to jest. Wystarczy spojrzeć na tak. garstki, to już wiesz dobrze, kto się jak to poprawia, nie? Postępuje, to prawda. Także jest bardzo duża różnica, tak jakby, nie wiem, o 30%. Mhm. Naprawdę. No to jest ten magiczny czas, w którym praktycznie z dnia na dzień, nie? To jeżeli kontrolowałeś wtedy wagę, to ile się wagi zmieniło od czasu przez te 3 tygodnie? Półtora kilograma. Półtora kilograma? No to ja bym powiedział, że więcej, nie? No. Tylko półtora? No. Tylko półtora. To ja już nie chcę pomyśleć, jak będziesz wyglądał, jak się zmieni te 10. Będziesz w Sopocie na pewno. No chcę, no. No. To powiem ci, będziemy ci przyklejać skórę, bo będzie nam, będziemy się martwili, że ci zaraz powypada wszystko. Trzeba skóry ci dodać, bo obdarty ze skóry też będziesz wcześniej, nie? Odejdź trochę do tyłu. Odejdź do tyłu. Wiesz co? To jest inaczej, jest, można powiedzieć, ciężej, bo podnosisz ciężar na większą wysokość. I to oddziaływanie, wiesz, ta energia potencjalna jest od razu większa i jest ta różnica, nie? Okej, okay. Zrobię kroczek do tyłu, tak. Pewnie. Czyli odliczasz czas do Olimpii, ale no, jak się wcześniej wykręci formę, to wtedy... Jest tak, 16 tygodni, ale mam teraz 4 tygodnie takiego PST, wiadomo. Czyli takie porządkowanie zdrowia, przygotowywanie się do tego zapierdalania głównego. Okay. I 12 tygodni tego będzie ścisłego prepa, nie? Okej. Okay. A jakiś deload jeszcze planowany gdzieś tam w tym... No teraz właściwie jest taki czas. To jest taki czas lekkiego restrenowania. Znaczy inaczej, trenuję intensywnie. W zakresie takim bezpiecznym, nie? Okay. Nie takim szalonym, nie? Nie po to, żeby się totalnie, wiesz, rozłożyć. No nie, no bo to będzie miało miejsce przez kolejne 12 tygodni. Tak, i wiem, wiesz, takie te 4 tygodnie dadzą mi naprawdę, może zrobię teraz krok wstecz, ale będzie o wiele łatwiej przyspieszyć. Ja właściwie dopiero na prepie czuję, że jestem, że rosnę, że to wszystko się dzieje, no, nie? No. Magia zachodzi w ostatnich 3 tygodniach. Okej. Okay. No. Rozumiem, czyli 12 tygodni, tak. Jak może stara szkoła, no, może nie, jakieś 20, czy 18, jak to teraz w modzie, tylko takie właśnie 12-14 tygodni można zrobić robotę, nie? Największe. No wiesz, u ciebie wiadomo, to planujesz pod kątem wagi, nie? Tak, no ja nie chcę, muszę tak. A ja bardziej myślę o nabiciu, o tym, żeby wszystko się zgadzało, nazwijmy to, bo wiem, że z forum się wyrobię. Tylko żeby nie stracić za dużo, jak najmniej stracić i żeby utrzymać rozmiar, a nawet, wiesz, no żeby go poprawiać. Ja właściwie na prepie najwięcej zrobię. Nie lubię okresu masowego, bo jest za trudny, Jest dość tak naprawdę cięższy dla mnie niż prep. Okej. Okay. No właśnie, co człowiek, to inaczej, ale często tak się właśnie spotykam z takim podejściem, że to prep jest takim najciekawszym. Wiadomo, że jest najciekawszym, aczkolwiek są jednak ludzie, którzy tak bardzo lubią jeść i ładować sobie w siebie te kalorie, no, że wydaje mi się, że okres maty to można przefungować. To nie znaczy, że na prepie się głodzisz, bo jeżeli lubisz jeść, dobra, jeżeli odpowiednio to
to jedzenie przebiegało na okresie masowym, to możesz nadal dużo jeść. No, zgadza się. I robić formę. Chodzi o to, żeby nie jeść jak najmniej. Kiedyś było tak, że dobra, jest prep, to trzeba ścinać te kalorie i robić mnóstwo kardio, nie? Ja kardio nie robię wcale. W ogóle? Właśnie przestałem cię lubić. I to jest chyba pierwszy krok ku mojej myśli, że może kiedyś open. No właśnie. Oj, to by ci pasowało. Właściwie to czekam. Wiesz, że jest taka moda na to, że zawodnicy zmieniają kategorię i bardzo chętnie się, wiesz, to jest taki nowy challenge. Chcą się pokazać w kilku kategoriach i odnosić sukcesy. Na przykład dwa polskie przykłady. Borecki i Borecki Banks. Pierwszy się od razu rzuca gdzieś tam, bo nawet w spodenkach ostatnio wyszedł. On czek trzy kategorie. Kategorie. I a w Banks też trzy kategorie. Tak? No, bo ona zaczyna od figur, bikini, potem figur, teraz wellness. No ja już nie zmienię, bo nie chciałbym się cofać. No nie. Właściwie to by było nawet niemożliwe. Dołożyłeś? Dołożyłem. Wiem. No, ale duża przyjemność patrzeć właśnie, jest ta twoja pełność, wiesz, te przedramiona, te łydki. Nie, taki właśnie kompletny, po prostu to pełność dopiero nadejdzie. Miałem trochę problemy z pełnością na ostatnich startach i po prostu z kim współpracowałem. Aha. Nie powiodło się tak, jak miało, dlatego ja mam skizę na punkcie pełności. Tak jak ty, nie tak jak ty się, wiesz, męczysz z wagą. Tak. I u mnie też wiem, że muszę ten poukładać głowę, żeby sobie nie wkręcać, że ciągle jestem płaski, nie? Po tylu latach z takim doświadczeniem, a i tak człowiek ma tą zaburzoną wizję z samego siebie, nie? Przed startem. Z jednej strony to jest może dobre, no bo nadal się rozwijasz, szukając niedoskonałości, ale dążenie do doskonałości wcale nie jest dobrym, takim, wiesz, uważanie się za doskonałego, dążenie. Myślę, wydaje, że każda niedoskonałość osobista każdego zawodnika jest tym kluczem do tego, żeby zaistnieć, bo zauważ, że kulturystyka, mówi się, że tak, to chodzi o to, żeby ciało doprowadzić do doskonałości, a mi się wydaje, że nie, że każdy, który jest, ma się czym, wiesz, charakteryzuje się czymś, że ta sylwetka zwraca na siebie uwagę innym kształtem, wiesz, to myślę, że to jest ciekawe, że taka różnorodność jest. Oj, tak. Zobacz, taki open, jak się bardzo zmienia, ilu zawodników jest, nowe kanony powstają, chociaż teraz by Samson tak. jest takim nowym kanonem, że ta estetyka, dało się połączyć tą estetykę z wielkością, tak? Dokładnie. To jest taki duży klasyk po prostu. Dokładnie, nie? Dokładnie. No tak jak ty, nie? Duży klasyk. Ale teraz klasycy są naprawdę ogromni. No nie? Zgadza się. Tak, w tą stronę to idzie. Natomiast tak jak mówisz, każdy ma swój taki współczynnik no, bo kiedyś czegoś tak, wyjątkowego, nie? Tak, kiedyś było, no tak, jeżeli ktoś ma na przykład taki kształt bicepsów, gdzie kiedyś wszyscy dążyli do tego, żeby wyglądać jakby równo, że tak trzeba wyglądać, tak trzeba, nie? To tak jak się mówi, że tak powinieneś być, a nie inny, bo tak się robi, takie stereotypy, które są wzorce. I te wzorce nie powinny być cały czas, wiesz, kopiowane z pokolenia na pokolenie, że tak powinno być. Bo wtedy ludzie naprawdę będą nieszczęśliwi, nie będą się rozwijali, będą uważać niską samoocenę, poczucie własnej wartości będzie też niskie. I będą uważali się, że nie mają szansy osiągnąć nic, chociażby w kulturystyce. A zobacz, ilu zawodników, którzy byli uważani za nieobiecujących, niespełnionych, którzy, wiesz, mieli, wiesz, to psychika naprawdę w tej kulturystyce wariuje. Nagle się okazuje, że ktoś stwierdził, że nie, ja dam radę, tak będę robił, nie słucham nikogo. I osiągają sukces. Nick Wolcott, nie? Dokładnie. Pierwszy się gdzieś tam nasuwa na myśl od razu. Gość, tak. Którego skreślano cały czas. Im więcej go skreślają, tym bardziej jest napędzony. Tak jest. No. Aczkolwiek, wiesz co, mi się nie podoba jego, może sylwetka, typ sylwetki, bo mam prawo uważać za wzór inną. Ale bardzo szanuję jego podejście, bardzo mi się podoba jego podejście do treningu, jego sposób trenowania, jego panowanie nad ciałem, bo ma naprawdę bardzo ogromną ma kontrolę podczas ruchu, podczas treningu. To mi się podoba. Także nie jest, by się wydawało, że będzie wariat, który rzuca ciężar jak Branch Warren. Tak?
Ale zobacz, co on robi na treningu. Podnosi duże ciężary takim spokojem. Dokładnie. Jakby to nic nie ważyło. Dokładnie. A poza tym na scenie krytykują go za talię, za to, że jest taki rozlazły, tak? A zobacz, jak on potrafi się tak się poukładać, jak Transformers taki. Mhm. No robi to wrażenie, nie? Robi wrażenie. Jest brutalnie nabity, jest suchy, przy tym jest naprawdę, no, wygląda... Ale czasem mi się wydaje, że sędziowie sobie typują tak. Ty będziesz frykiem, ty będziesz ładny, estetyczny, ty ładnie pozujesz. Oni zbierają tą ekipę, ten open jest celowo zaplanowany. Wcześniej oczywiście promując, dając zawodnikom szansę, żeby doszli do tej Olimpii, do tego topu. I oni sobie to układają, to przedstawienie dla ludzi i ludzie wtedy, wiesz, mają możliwość wyboru. Dokładnie. I się wzorują. Ktoś chce być Nickiem Walkerem. Tak. Tak jak dzieciaki z czasów takich, wiesz, młodzieńczych, że miałeś swojego idola, miałeś, wiesz, superbohatera. Tak. To są też superbohaterowie, którzy są dla ludzi wzorem. Mhm. To nie ważne, że jeden wygląda inaczej od drugiego. Każdy ma prawo lubić kogoś. Tak jest. I to jest fajne, że dajemy szansę tym zawodnikom być sobą. Tak. On jest sobą, nie? On nie musi być taki jak inny. Ale on wierzy, że ta inność, moja inność, na przykład Nick Walker twierdzi, moja inność jest tak wyjątkowa, że ja będę kiedyś Mr. Olympia. Zobacz, jakim jest pewien. Tak. Jaki był pewien wygrania teraz Arnold Classic. Tak. Do samego końca. No, do momentu ogłoszenia wyniku. Mhm. On nawet jak ogłosili ten wynik, to nadal uważał, że wygrał. I to mi się właśnie podoba, ta pewność siebie, tak? I to jest fajne i ludzie to zauważają. I wtedy ludzie mówią, no tak, w życiu prywatnym on nie będzie nigdy konkurował na Olimpii, bo nawet nie ma takich celów. Ale on uważa, że jeżeli dali szansę takiemu Walkerowi, który nie jest doskonały, tak dość wysoko i być wzorem dla innych, to dlaczego ja miałbym być gorszy i nie mógł zaistnieć, nie mówię o sporcie, tylko o życiu takim codziennym. Dlaczego nie mogę być w pracy dobrym? Mam swój styl ubioru, sposób zachowania, a za chwilę ten sposób zachowania, ubioru, sposób humoru będzie za chwilę doceniony przez osobę, która będzie, wiesz, uważniejsza, taki szef, będzie uważniejszy, bardziej świadomy, doceni takiego pracownika, mówi, ale on jest wyjątkowy, on coś tu wniesie w tą firmę, on ma taką charyzmę, takie podejście, dam mu szansę, dam mu możliwość, żeby się wykazał i zobacz, i wtedy się dzieje coś innego, nie? I tak, tak powinno być, tak, a nie przekreślać wszystkich, zrównywać, żeby nikt tylko nie odstawał nawet na trochę. Ten system, to jest normalnie najgorsze, co może być. Także im więcej takich ludzi, nowych kreatorów i tych, którzy dadzą szansę tym kreatorom, będzie więcej, to będzie ogólnie będzie lepiej. Wszędzie, nie tylko w sporcie, wszędzie, gdziekolwiek się nie pojawisz. Idziesz do Żabki, jest lepiej. Tu pani ci przywitała normalnie, wiesz, zupełnie nie z fochem, tak? Tak, tak. I to na każdym kroku należy, wiesz, zmieniać. Jeżeli są tacy zawodnicy, nawet no, tacy ambasadorzy z tego sportu, którzy oprócz tego, że oczywiście na scenie się zachowują, i on taki zawodnik pójdzie do Żabki, tak? I on się zachowa tak jak na scenie z wzorem, tak. Będzie w Żabce wzorem do pani z kolejki, której coś podniesie, które powie miłe słowo, to się roznosi i to jest taka zdrowa choroba, która zaraża, wiesz, kolejnego. Im więcej zarazimy ludzi, to będzie ogólnie lepiej. Nie? O to chodzi, żeby było lepiej w końcu, tak? Bardzo mocno powiedziane. To wiesz, to jest taka refleksja, która właściwie codziennie nam się nasuwa, nie? Niech się nasuwa, niektórym się nie nasuwa, tak? No właśnie. Bo niektórzy uważają, że są bezmyślni po prostu. Idą tak, tak, nie rozejrzą się na boku. Tak, tak. Nawet w tym klasycznym wariancie fajnie to wchodzi. Wiesz co, myślę, że zrobimy, wiesz dlaczego, żeby jakby nie było, zadbamy o nasze plecy, nie będziemy się tak mocno, wiesz, zapierać. Może być. Po prostu, nie? Tak jak jest. Sprawdź sobie, jest naprawdę w porządku. Kujemy tylko w oczy fakt, że z jednej strony jest czerwony talerz, z drugiej czarny. Niby ważą tyle samo, ale dla świętego spokoju... Zwracasz uwagę na wygląd? Tak. Lubię mieć wszystko równo. Ale wiesz co, ja mam tak jazdę, że jak talerze są odwrócone nieraz... To też potrafisz to zrobić. No, mam tak samo. A to nie? Szczególnie jak są takie, które mają krawędź, stare takie talerze, takie metalowe, wiesz. Które tak się jedna jest po prostu wyżłobiona, a druga jest płaska. To musisz mieć z obu stron tak samo. No, mam to samo. Tylko nie wiem, jak to by było, ale ja bym chyba obniżył, bo... Dobra. Ty jesteś wysoki przecież, to by było ok? A ile masz wzrostu? 181. Okej. Okay. No to wiele na jesteś mega wyższy ode mnie. 5 cm, 6 czapka. Wiesz co? To zróbmy tu dwie serie takie adaptacyjne, wstępne. I ze dwie ciężkie. 12 pytań, ale z zapasem, dwóch, trzech powtórzeń, a
trzecia będzie taka bez zapasu na 8, 10, 8, mhm. a czwarta będzie z klaster. Dobra. Zrobimy. Dobra. To jako robocza główna, nie? Okej. Okay. To i do tego dyszkę dołożymy sobie jeszcze? No, no. Okej. Okay. Odfukać, tak. Kolana, okej. Okay. No, wiesz. Męczyłeś się z kolanem, nie? I męczę się nadal, ale zaadaptowałem się po prostu a do tego. A problem jest ze stawem, czy masz problem z kankowy? Nie, z przypiętami, czwórkami. Obszerny boczny i naprężacz? Przede wszystkim prosty udach, który ściąga rzepkę do góry. Rzepka, i, więc za duże... Tak, no. I tutaj jest mocne napięcie, wiesz? Mhm. Bo to jest taki najczęściej albo z rzepką problem, albo naprężasz powięzi, nie? Tak, ale naprężacz mam opanowany. Natomiast żadnych takich poważniejszych spraw na szczęście nie ma. Ostatnie tygodnie trochę ramienno-promieniowy mi bolał i wszelkiego rodzaju wznosy były dla mnie dość bolesne. Ale to na łokieć aczkolwiek... ciągnęło? Tak. Na łokieć? Tak. Czyli te paski były jak najbardziej przydatne. Tak, dokładnie. Dlatego w nie zainwestowałem. Właśnie z tego względu. To była ta pierwsza. To była ta pierwsza, no. No, bo jeżeli, wiesz, przy chwytaniu i wznoszeniu... I wznoszeniu właśnie tutaj tak. Wszystko się tak, no, przynosiło. Dokładnie. Ja nieraz czuję ramienny, wiesz? Mhm. Czy ramieno-promieniowy, tu też on, nie? Mhm. To jest chyba nawrotny przedramienia czy coś. To też często, wiesz, przy każdym takim, bo dasz sobie jakiś trening, że przeciążysz duże klamoty, wiesz, zarzucanie coś. Mhm. I od razu boli. No. Mhm. No, a ty ogólnie na swoim koncie żadnych takich poważniejszych kontuzji chyba nie masz, prawda? Czy było jakieś naderwanie klatki kiedyś, coś, nie? Ale to nie była kontuzja treningowa, tylko jak to nazwać, wypadek przy pracy. Mhm. Te czasy, jak się gdzieś tam stało w klubach. Okay. Powiem ci, że aż dziwne, że tak do tego mogło dojść. Miałem, mówiąc w skrócie, zablokowane ręce dwoma głowami. I jak się przewróciłem, bo musiałem się przewrócić, mhm. żeby nie dostać w łeb. Od trzeciego? Tam, żeby się zasłonić, to podnóżek, który był od hokera, taki drewniany, upadłem na niego. Aha. I że on spowodował, że te włókna, parę włókien się ścięło. To wiesz, ja mam przyczep początkowy, wszystko mam, tylko parę włókien, które się ścięło, się tak jakby o, opuściło okay. I zrosły gdzieś indziej. Okay. Dlatego jest takie... Minimalny taki tam... Wygląda jak dziura. Mhm. Więc jaki jest twój sposób na zachowanie tej pełności na tym ostatnim etapie, jeśli chodzi o trening? Nie pytam o kwestię diety. O trening? No bo pewnie jeśli chodzi o dietę, to tam węgle starasz się trzymać no, wysoko. Tak. Ale treningowo jest, masz jakiś na to sposób, patent, oszczędzasz bardziej właśnie te partie, czy zajeżdżasz? Utrzymuję ćwiczenia bazowe zawsze, bo to jest podstawa. U mnie stosuję duże obciążenia do i zmianę tempa. Mi się wydaje, że zmiana tempa, bo separację utrzymuję dość głęboką. Przez to nie ma takiego nakładu pracy później dietą i cardio. Ja z cardio bardzo mało, a właściwie wcale. I przez to, że ciężej trenuję, taki trening wysokointensywny, stymulujący. Tą stymulacją sobie nadrabiam, można powiedzieć. Okay. Może jest to dla kogoś, kto nie lubi tak często i ciężko trenować, to jest to gorsze, woli sobie kręcić cardio. A ja wolę ciężej potrenować, wiesz? To tu byśmy się dogadali. Jak będę ja, te 3 tygodnie przed zawodami też, to ty do mnie przyjedziesz. Dobra, spadam. No. Będziemy kwita. Bo wiesz, ty już będziesz odpoczywał do Olimpii. No tak. No tak. I będziemy oboje przed naszą Olimpią. Każdy swoją. No jeszcze tak wiesz, pojęcie Olimpia w naszym sporcie powinno dotyczyć właściwie wszystkich i to oznacza cel. Bo Olimpia jest ogromnym wydarzeniem, no czyli cel ma dużą wagę. Przez to i takie ważenie celu i nazwanie go pojęciem, które jest w ogólnym znaczeniu bardzo ważnym, ciężkim, no myślę, że powiedzenie każdy ma swoją Olimpię jest bardzo takie trafne i takie, takie odpowiednie, wiesz? Bo często jest tak, że osoby, które ze mną tak jakoś tam współpracują, trenują i to są osoby, które nawet nie chcą startować, ale mają bardzo takie ogromne zaangażowanie, niekiedy większe niż zawodnicy, to powiem ci, że podoba im się to, jak mówię, słuchaj, twoja Olimpia jest już niebawem, wiesz, mówię o nich, że to oni to uważają się jak za takich bardziej wyjątkowych i oni się zachowują jak zawodnicy na prepie. Okay. Wiesz, jak to motywuje, nie? Ja się cieszę, że tacy ludzie, bo wiesz, trudno jest mieć cel, który właściwie jest tylko
będzie odkryty dla siebie, nie? A nie pokażesz go reszcie. Bo są tacy ludzie, którzy w ciszy pracują i w tej ciszy pozostają. A oni, wiesz, też dla mnie są motywacją, że mówię, oni tak ciężko pracują, to dlaczego ja mam się zastanawiać, czy dam radę? To jest w ogóle nie ma o czym mówić. A niekiedy tacy, takie osoby, takie, no nie powiem tego zwykłe, bo tak to by było obraźliwe, podchodzą do ciebie i mówią, jak nie dasz rady? Co, trenujemy? Nieraz przychodzą do mnie, co, robimy razem trening? Jeden na jeden robimy? Dawaj, robimy. No co? Pewnie, no to jest tak, jak nie mówisz. Nie lubię ludzi dzielić na jakiś sort, na jakieś kategorie. No pewnie, że człowiek nie. To człowiek, cel jasne, to cel. Jasne, że tak. Pracuje? Pracuje ciężko. Angażuje się? Angażuje. Dokładnie. A to jak jego cel, kiedy on będzie miał miejsce, w jaki sposób, no to co? Każdy ma swoją Olimpię. To jest no dokładnie, fajny, każdy ma swoją Olimpię. Synonim takiego właśnie konkretnego, ostatecznego celu. Nie? Tak. Ile jest osób, którym zadasz pytanie, jaki jest twój cel w życiu? Zawsze jest zastanowienie. To prawda, a to się wydaje podstawą, bo jeśli nie masz do czego dążyć, to twoje zaangażowanie w działaniu jest totalnie na innym poziomie niż jak masz konkretny cel w określonym czasie. Ograniczasz się do działania związanego z zaspokojeniem codziennego, utrzymania na najniższym poziomie twojego organizmu, tak? I umysłowo, i fizycznie. Czyli dochodzi do takiego stanu, że akceptujesz to, jak jest, nie dajesz z siebie nic więcej, tak jest ci dobrze. A to jest w zasadzie cofanie się. Pozostajesz w strefie komfortu. No. Wyjście poza strefę komfortu jest bardzo trudne, niewygodne. Wielu nawet nie zamierza tego zrobić. Dlaczego, mówiąc, dlaczego miałbym sobie robić krzywdę, tak? A krzywdzą się, pozostając w tym właśnie swoim dołku. Tak. Zamiast otwierać kanał motywacyjny, to lepiej przemycać takie wstawki właśnie wstawki w trakcie treningu, w trakcie bardziej takich powszechnych nagrań, bo wtedy łatwiej to będzie dostępne dla ludzi. Jeżeli byś stworzył tylko taki kanał, to osoby z góry zakładające, że to jest nudne, by go nie odpaliły. A tak on zainteresowany treningiem tego, że się spotkaliśmy, jeżeli w trakcie tego treningu rozmowy usłyszy coś, co do niego wspomnimy o takich tematach, no to na pewno mu się to zakoduje szybciej, jego podświadomość to zakoduje na pewno, nie? Bo to jest bodziec, który on jest zainteresowany bodźcem tym treningowym. I nawet może nie zwrócić uwagi na to, co mówiliśmy, ale mu to zostanie, to ci to gwarantuje, bo tak działa podświadomość. I on w jakiś czas przypomni sobie o tym i zacznie się interesować tym. I jeżeli się zacznie zainteresować, to już będzie wybierał konkretnie takie właśnie wypowiedzi, które są tylko na ten temat. No i taki sposób, wiesz, jeżeli masz przeczytać książkę, to często sięgasz po jakąś recenzję. Wiesz, o czym jest ta książka i z reguły jest tak, że nawet na okładce książki jest coś ciekawego, jakaś historia, jakaś anegdoda, coś wspomniane. I to cię tak zaciekawi, że mówisz, co ciekawe, o czym jest reszta, skoro tu jest taki krótki fragment, który tak się zainteresował, nie? No. I to jest taki, wiesz, taki sposób złapania ofiary. Nie robiłem do 15, bo mówiłem, że 12 to... No ale i był jeden więcej, żeby spokojnie psychikę sobie tutaj zaspokoić, że mało lat mi tu nie będzie mówił, ile mam ruchów zrobić. Nie, tak nie myślę. Dobra, 20 wrzucam. Się zrobiło modne branie pod uwagę wieku. I teraz tak, nowa moda jest taka, bo że bycie starszym w dobrej formie jest takie modne. I wiele osób, którzy by najchętniej usiadło przed telewizorem w kapciach, wiesz, w piwo, to jest taka moda i chcą być modni, będąc właśnie w tym wieku i się biorą za siebie. To jest fajne, To jest fajne, to jest fajne. To jest fajne, ale znowu w drugą stronę jest wiele młodych, którzy powinni żyć, a oni nie żyją, nie? To prawda. I jest odwrotnie. No tak niestety jest, aczkolwiek ja rzeczywiście też doceniam tych ludzi już po 40, ale naprawdę dbających o siebie, to pełen szacun zawsze. Mój ojciec był zawsze aktywny, a przyszedł taki moment, że po prostu mu się odechciało wszystkiego i nie jestem go w stanie już teraz namówić na żadną aktywność, dlatego tym bardziej doceniam właśnie ludzi. Musisz mieć syna. Muszę mieć syna. A propos, mój syn jest dla mnie ogromną motywacją. I ostatnie 2 lata temu zaczął ćwiczyć, a on ma teraz 19 lat prawie. I widzę jego rozwój, to co robi na siłce, wiesz, odziedziczył trochę wiedzy, genów i mówi, jestem tak mega zajarany jego rozwojem,
że powiedziałem sobie nie, ja będę jak najdłużej w formie, żeby z nim móc trenować i wiesz, przeżywać na nowo swoją jakby młodość, bo wiesz, ja w jego wieku też może wcześniej zacząłem trenować, ale też co trening był postęp, wiesz. Każda żyła więcej, każdy kilogram więcej. On mi no co i chwilę... obserwujesz z boku to, jak on to chłonie. Ja to widzę, jakbym widział siebie. On jest bardzo podobny do mnie, w zachowaniu też, aczkolwiek wiesz, no młodzi teraz mają trochę inne spojrzenie. Staram się jak najwięcej mu przemycić takich wartości, które mi pomogły w życiu. I widzę, że nie odpycha ich, że chętnie z nich korzysta. I cieszę, że jestem, myślę, że jestem dla niego wzorem, ale to widać, że tak. Także wiesz, pomagam mu jak tylko mogę. Bo czuję się, jakbym się cofnął wstecz, powrót do przeszłości, nie? Ja myślę, że on chłonie wartości od ciebie, ale też z uwagi na fakt, że w tak inteligentny sposób mu je przekazujesz. Czyli mówisz, synu, jest tak, tak ja i musi tak być, do tego, żeby... tylko po prostu przemycasz tak. Te treści, tak jak wracając do tego, co powiedziałeś dosłownie dwie minuty temu. Żeby go po prostu uczyć gdzieś tam między zdaniami, żeby on wyłapywał to, co należy wyłapywać i... On nie ma być kulturystą, nie. Każdy myśli, że... Nie o tym mówię, mówię o takim rozwoju, wiesz, ogólnym. Tak, no bo kulturystyka to jest taki sposób, żeby jego charakter odpowiednio się rozwijał. On będzie kim innym w życiu, będzie tym, kim chce. Nigdy nie chciałem, nie narzucałem mu, żeby robił tak, jak ja uważam. Dawałem mu propozycje. Co uważasz? Czy chciałbyś spróbować tego? On próbował wielu sportów, on naprawdę, on jest taki, że się garnie za wszystko. I widziałem, że przechodził z kolejnej dyscypliny w kolejną. Jest jedna główna jego pasja, rower, która nadal jest. Ta siłownia jest związana z tym, że oczywiście organizm w wieku, hormony buzują. Jest wpływ też otoczenia, wpływ różnych bodźców, między innymi też może moja nawet osoba, mój rozwój. To jest fajne, że on to chłonie, tak? Ale on w przyszłości może być zupełnie kim innym. Ma być szczęśliwy i koniec. Otóż to. No. Fajnie. No dobra, to mamy tą pierwszą ciężką, pierwszą i ostatnią jednocześnie. Tutaj. I zamysł jest taki, że walę do odcinki. Odpoczywam ile czasu? Jest tak. Mamy tu czas. Ja sobie wezmę. Ja nie będziesz sobie tam musiał, wiesz, dobra. Spoglądać. Pokażemy wszystkim, że nie oszukujesz. Robisz 8, odkładasz 20 sekund. Pauzy. Ponownie wchodzisz, możesz zrobić mniej powtórzeń. To by było, to tak by znaczyło, że ciężar jest odpowiedni. Tak. Jeżeli by zrobił tyle samo bez problemu, to znaczy, że ciężar jest zbyt mały. Po tej pauzie kolejny podejście, kolejny max w granicach też 5-8, no i dopiero koniec, nie? Dobra. Dobra, no to lecimy. O, dobry, dobry, dobry. Puść. Wierzę ci. Nawet nie chcę mu się gadać. Jeszcze 10 sekund przerwy. Spokojnie, każda sekunda się liczy, ja ci powiem. I lecimy. Dobrze. Drób płytszy, nie tak głęboko. I jeszcze raz. Tak, dobrze. Bym ci pomógł, ale powiem ci, że tutaj nie jest wygodnie pomagać, nie? No nie, tutaj nie ma jak za bardzo. Nie ma jak. Bardzo dobry ciężar, aż się boję. I leci. Wiesz co? Byś powiedział, że przesadziliśmy, nie? Nie, nie powiem tego. Ale ile było? 3? No takie powiedzmy, że... No dobra. Pierwsza weszła na 8 idealnie. Dobrze. Okej. Okay. Pozwolisz, że wezmę twój telefon. Dobra. Masz już stoper odpalony. Muszę ci od tego. Jest wszystko okej. Okay. A jest, dobra. Chciałem, żebyś zrobił płytsze, mogę od razu ci powiedzieć, bo wtedy byś mógł, wiesz... Jeszcze tam testować. No, a no. Powiem ci, że... Jak już zajdzie się nisko, zejście na sam już... dół i szarpnięcie jest bardzo niekorzystne. Może tam... Mhm. Ach. 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 Ach.
10 sekund. Trzy, dwa, jeden. Góra, 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 góra. Nice. Dziesięć sekund. Pomoc mi się przydała. Trzy, dwa, jeden. Hop! I jeszcze raz. Pchaj, 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 ekstra. Dobra. Mało ci powiem? Dobra, serio. Nie ma lipy. Nie, nie oszukiwaliś. No nie. To był grymas naprawdę na twarzy z bólu i zmęczenia. Siadło elegancko. Pierwszy wariant robimy z nosy, opuszczając tylko dotąd. Okej. Okay. Tu. Okej. Okay. Takie jakby siódemki tak zwane, nie? Potem drugi wariant będzie, no też jeszcze bramę będziemy wykorzystywali. Będzie do możemy ławkę do. Postawić, tak? I trzeci będzie brama. Linkami, jako cały zakres ruchu, ale zmiana przyrządu. Mamy tutaj ogólnie małą bramę, też może być? Może być. To będziemy ją robili w ten sposób. Tak, żeby one spoczęły na chwilę. Aha, dobra. Żebyś je miał tak, jakbyś je odklejał za każdym razem. Martwego punktu, to jest bardzo ważne. Okej. Okay. Ciekawy jestem tu, jak wyjdzie już siebie zakres. A nic. Ta część tutaj. A zatrzymuj dłużej, przyklej. Przyklej, puść, tak. Dopnij, zatrzymaj. Dobrze. Tak, sekunda, żeby zatrzymania było. Okej. Chyba będą dobre, co? Tak. Po 15 zrobiłem dwie. I teraz tak, tu zacznij od dużego dystansu. Bo zobaczysz, jak podejdziesz bliżej, będzie zupełnie inne. Inna praca. Jeszcze do tyłu. I tak na siebie, żebyś tworzył taką literę by X. Ale opuszczaj jeszcze, 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 jeszcze. O, tak. Mocno w tył. Raz to, podejść do przodu. Jeszcze, 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 jeszcze. I zupełnie tylko w bok, tylko dotąd. A nie odchylaj się do tyłu. Tak, przed sobą, podejść bliżej. I tylko w bok. Tak, jeszcze, 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 tak. Tak. Ten mały, chodzi o to, że tu też będzie taki zakres ruchu, później jak zmieniamy odległość, że chodzi mi o ten obszar. Tak, ale musi być zupełnie... Okay. W jednej linii, nie? No powiem ci, że ta 14 przydałoby się coś pośredniego, jakieś 12 niestety nie da się założyć, więc trzeba powalczyć z tym, no, ale jest ciekawie, no. Takie trzy serie robimy. Dobra. Jest ok, tutaj trochę zwiększa intensywność to klejenie, nie? Dobra. Czyli tu opuszczanie, a tutaj dopychanie, nie? Okay. Bo to dopychanie, wiesz, zaraz to poobijane przed ramiona, ale chodzi o to, że ten docisk, nawet jeżeli nawet byś nie miał hantli, to przytrzymanie chwilkę, to też jest dodatkowy zwiększenie tej izometrii, nie? Tak, no bo tego pracujemy napięcia. Izometrycznie, nie? No, no. Dobra. Taki mądry byłem w pysku, to teraz... Trzeba zrobić. Trzeba zrobić. Wszyscy liczymy tam. Zobacz, takie frajerskie dziesiątki, nie? Nie wiem, gdzie normalnie, dobra, trzydziestkami machasz. Tak, bo da radę trzydziestkami, ale zobacz, jak się zmienia sposób wykonania, jaki ma wpływ, nie? Totalnie, powiem ci szczerze, mi to nie ujmuje, że używam mniejszych hantli, potrafię się zajechać na piątkę. A nie uzyskasz trzydziestkami, może uzyskasz co innego, tak? Że jest, no, taki bodziec też potrzebny, nie? Ale nie, żeby non-stop machać, no bo to tak naprawdę zmęczenie układu nerwowego, które na końcu ci mówi, macie gdzieś, nie? A tu jest taki, to jest ta stymulacja, nie? To, co robimy.
ma bardzo dobry wpływ na to, żeby mięsień, wiesz, pracujemy różnymi włóknami, zakres ruchu ma wpływ na separację, a to jest mega ważne. Fajny zabieg z, z tą zmianą odległości. Ma to wpływ, tak, ma to wpływ. To jest fajne. Okej. Okay. O, u mnie jestem niższy, u mnie jest troszkę inaczej, nie? Tu pozwól odłożyć, żeby nawet się rozluźnił mięsień. Mhm. I podnosisz go bardziej eksplozywnie. Mhm. A nie cały czas w napięciu. Ekstra. Mocno, mocno, mocno. Tu 10 na 10. Dobra. A jeszcze 4, mocno. Bach, bach. Pięknie. Elegancko. Warto się pomęczyć, nie zostanie ten ciężar. Jasne. Tam już można oszukać. Jak je odłożysz, one się nie napinają. Dopiero zaczynasz je podrywać do góry tym ekskluzywnym napięciem. Mega. Tak. I tu klej. Chwilę zatrzymania. Tak. O. Tu. Te krótkie połączenie. 10. Wyprostuj łokcie zupełnie. Nie myśl o tym, że nie będziesz tak szeroko. To jest krótki ruch. Tak. Dobrze. Tylko to miejsce. Dobra, super. Tu zauważ, że jest tak wąska ta brama. Nie jesteś w stanie przy tym ułożeniu zrobić tu. Zrobić takiego ruchu. Ale to nie znaczy, że... Zobacz, na ramienny jest taki krótki. Tak. To zobacz, nie, jeżeli unosisz tylko zupełnie w takim zakresie, to pracujesz tym obszarem, który ma pracować. Mhm. Każde uniesienie wyżej angażujesz w dodatkową pracę suborobocznego, a tego nie chcemy. Dobrze jest, nie? Te 3-4 tak, starsze. Tak, fajnie, zajebiście, no. Wstrzeliliśmy się z tym ciężarem. A? Wstrzeliliśmy się z ciężarem akurat. To jest takie niszczenie trochę tych barków, aha, nie? Tam zniszczyliśmy siłowo, bo nas poniosło. Ale co tu się... Tu a można browara postawić. Kufel. Kufel, dokładnie. Nawet dwa. Nawet dwa. Kufel oleju. Elegancko, jeszcze dwa, mocno. Zauważyłeś, że każdy mięsień, który trenujesz, pompujesz, chodzi mi o pompę. Że co robię? Każdy mięsień, który się pompuje, bo to szczególnie jest, chodzi o pompę, boli inaczej. Boli inaczej? Boli inaczej. W sensie, tu masz wrażenie, że się ktoś szpilki wbija, to że cię ktoś, że się piecze. To fakt. Że się jest... Barki są specyficzne, jeśli tak, chodzi o to. Ale to dlatego, że tam zakończenia nerwowe są bardzo specyficznie ułożone. Jest... No tak samo jak masz ryzyko, jak masz rozgrzane barki, gdzie przewieje, nie? I zobacz, co się dzieje. Mm-hmm. No, barki są specyficzne. Przychodzi taki ból nawet czasem z opóźnieniem chwilowym. Nie czuję, żebyś napierał na te belki. Rozpychasz je. Nie ma, że dojeżdżasz i trzymasz, kleisz, tak. Dobrze. Okej, okay, super. Dobrze. Tak. Tu jesteś myślami. Cały czas. Tak.
Dobra. Potem tak, zrobisz barki, spompujesz i tak stoisz i masz wrażenie, że jak stoisz, to cię bolą najwięcej i tylko trzeba oprzeć o coś. A jeszcze coś wypisz. No, nie wiesz, co masz zrobić z sobą. Lubię to właśnie. Wyżej, 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 mocno. Tak jest. Mocno, góra jeszcze trzy. Cyk. Elegancko. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Jeszcze raz. A powiedz mi, zwracasz uwagę na tym, na to, żeby zamieniać chwyty podczas pracy na rączkach? Nie, akurat w tym przypadku nie. Jakie to ma znaczenie? Na przykład jak tu, żeby zamieniać na odwrót, łapać je albo w ten sposób, albo w ten. Okej. Okay. Nie, aż tak nie. Jak w pewnym sensie ma to jakiś wpływ. Wiesz, mamy zawsze jakąś asymetrię i zauważ, że będzie to dla ciebie to różnica, jeżeli złapiesz inaczej niż robisz, wiesz, zawsze jest ten sam chwyt przeważnie, nie? Wygodnie ci łapać, o, ciągle tak. Zamienić inaczej, inna praca jest, bo zawsze jedna strona jest inna od drugiej. Pewnie tak. Warto zamieniać. W małym stopniu pewnie ma to wpływ. No, możliwe, że tak. No. Nawet no mam wrażenie, że ci niewygodnie. Okej, okay, trzy serie zrobione, no to przechodzimy do kolejnego zestawu. Wiesz co, ty masz ulubione twoje wznosy w leżeniu na ławce. Okej, okay, to zróbmy twoje wznosy i zróbmy moje na drugiej ławce. Będziemy robić to w serii łączonej, będziemy podciągali drążek. Też na ramienne pracują. Może troszkę w inny sposób, ale zawsze je dobijemy, nie? Dobra. A wiadomo, że na scenie stand z line-upie, im masz szersze barki, tym lepiej. Tym lepiej. Tak jest. Dobra, tak zróbmy. Tak zostawiasz to, jakbyś buty zostawił. No tutaj polecałbym jednak nie na krzyż, tylko po prostu prawą na prawą. Nie trzeba na krzyż, no właśnie. Nie, nie trzeba. No brawo. Masz dużo wyciągów takich, że można niezależnie pracować. To jest fajne. Kładłeś nogi, jak się zmieścimy? Kładłem nogi, sobie po prostu przełożyłem tutaj. I głowa wtedy normalnie wygodnie leży. Ale jesteś wyższy. No, jak chcesz przesunąć ci trochę? Czekaj, mogę ci tak, no, to przesunąć, no. Jak się wypinam, no jak najszybciej, nie? Bo musiał sobie opuścić łapy, a to już jeszcze buzuje, tu nie no, możesz opiąć. No, 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 znam ten. Zdjąłbyś na czwórkę? Jeszcze raz? Ach, jeszcze sztabty nie. Na dwa. Na trzy. No tak, chciałoby się. Chciałoby się. Co najmniej 12. Dawaj. I jeszcze 5. Raz. Dwa. Czy coś tam jeszcze będziemy atakować? Nie, myślę, że bark został przetrenowany kompleksowo. Nie jestem w takim okresie, że robię tyle ten. Mhm. Ale mi tam
Uważam, że jest ok, trening był naprawdę mocny. Bardzo fajnie. Bardzo ci dziękuję w takim razie. A to już uciekasz ty? Jeszcze nie, no co ty? Nie pobajerzymy? No nie, no pobajerzymy. Słuchajcie, ledwo co zaczęliśmy, już skończyliśmy, bo trening był w biegu, naprawdę takim fajnym. Może Damian mówi, że trenuje intensywniej, ale mu się nie dziwię, w tym okresie teraz to jak najbardziej taki trening jest na miejscu. U mnie troszkę jest opóźnienia, w sensie ja mam cel trochę później. Dlatego ja nawet nie zacząłem prepa, ale taki trening dziś jest dla mnie przedsmakiem tego, co mnie czeka w takich naprawdę już konkretnych dniach przygotowania. Także się cieszę, że dzisiaj tym sobie bodźcem dodałem jeszcze, wiesz, większego rozpędu. Aczkolwiek wszystko wiadomo według planu. Myślę, że się następnym razem spotkamy u mnie. Tak jest. Bo też jest niedaleko. Tak. Może u mnie w pierniku nie masz. Może przywieziesz. Mogę przywieźć, jak najbardziej. I u mnie też aut nie rozdają, ale naprawdę jest miło, sympatycznie. Tak jak tu, bo tu jest taki klimat, nie, Lance Fitnessu. Zdecydowanie. Tylko jest po prostu widać, że wszyscy trenują ciężko i są skupieni na tym. Tak jest. Że naprawdę atmosfera jak najbardziej sprzyja temu, żeby trenować, no i się przygotowywać do zawodów. Także zapraszamy wszystkich do Centrum Formy do Torunia. Ja Tobie raz jeszcze dziękuję, no i obiecuję, że na tym samym etapie przygotowań odwiedzę, wpadnę. Życzę Tobie, sobie, nam, żebyśmy oboje szykowali się do Olimpii. Do Olimpii. Każdy ma swoją Olimpię, pamiętajcie. Tego również życzymy Wam. Pamiętajcie, że też możecie mieć swoją, powinniście mieć swoją Olimpię. I dążyjcie, osiągajcie ją, zdobywajcie ją, a następnym razem kolejna Olimpia. Miejcie Olimpię cały czas niech będzie przed Wami, dążycie do niej. No i właśnie to jest najważniejsze w tym sporcie, nie tylko sporcie, w życiu. Cały czas trzeba się rozwijać i być z tego zadowolonym, co najważniejsze. Tak jest. A jak chcecie dołożyć mały promil do naszych przygotowań, do naszej motywacji, to zostawcie łapkę, komentarz i obserwujcie nasz kanał, obserwujcie nasze przygotowania i naszą drogę do naszej Olimpii. Dziękujemy. Trzymajcie do zobaczenia. Się.